Już 1 stycznia strzeleczki odzyskają prawa miejskie. To wielki sukces wójta Marka Pietruszki i jego współpracowników. Władze gminy będą teraz mogły bez podnoszenia podatków sięgnąć po większe pieniądze na rozwój oraz łatwiej pozyskać nowych inwestorów. Wiktoria Katus. W 1750 roku w ramach reformy pruskiej strzeleczki straciły prawa miejskie i po ponad 400 latach stały się wsią. W 2022 roku podjęto starania o odzyskanie statusu miasta z pozytywnym skutkiem. Dla mnie przede wszystkim to jest pewna sprawiedliwość historyczna, społeczna, że po 273 latach udaje nam się odzyskać relokację praw miejskich i dzięki temu uda się przeżyć tej gminie, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, prędzej czy później nastąpi pewna reforma administracyjna. Myślę, że to jest dekada i myślę właśnie, że dzięki temu, że uzyskaliśmy ten status gminy miejsko-wiejskiej, uda nam się zagwarantować dalsze istnienie tej gminy. Dla wielu tak szybkie nadanie strzeleczkom praw miejskich było zaskoczeniem, ale i bardzo wyczekiwaną decyzją. Zawsze czułam, że strzeleczki są miastem. Mimo tego, że nie miały praw miejskich, to już sama zabudowa i ten rynek i to wszystko, to już dawało taki klimat. Nie spodziewałem się, że do czegoś takiego dojdzie w tak szybkim czasie. Myślę, że będzie to dobrze, lepiej iść do przodu niż ciągle do tyłu. Na nadaniu praw miejskich ma skorzystać cała gmina. Władze strzeleczek będą mogły starać się o fundusze dla gmin miejskich, jak i miejsko-wiejskich. Mieszkańcy mają spore oczekiwania wobec tej zmiany i już zauważają jej korzyści. Dla mnie przede wszystkim pozyskanie jakichś tam funduszy, jako dla mnie przedsiębiorcy, zewnętrznych funduszy, które po prostu pomogą nam się rozwinąć. Z pewnością przydałoby się więcej zakładów pracy, więcej firm, które mogą zatrudniać ludzi. Taki typowo rozwój miejski. Liczy pani na coś, że coś tutaj się zmieni teraz? To znaczy, no wiem, że się zmieni, bo na przykład ja się opiekuję osobą starszą, moją mamą, 93 lata i pani w urzędzie powiedziała, że będzie od nowego roku coś takiego jak asystent takiej osoby. Jest to wsparcie, na pewno pomoc jakaś. Strzeleczki znajdują się w pierwszej czwórce gmin w województwie opolskim z najniższymi podatkami. Część mieszkańców obawia się, że przez status miasta zostaną one zwiększone. Władze gminy uspokajają, że podatki nie wzrosną, ponieważ o ich wysokości decyduje Rada Gminy, a nie miejski czy wiejski status gminy. Wiktoria Katus, Kurier Opolski.